Cześć kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko! Czytałyśmy ostatnio komentarze pod naszymi odcinkami i bardzo dużo z was mówiło, że w ostatnim czasie mało nas w nas. Żeby teraz nie zrobić takiego masła maślanego, generalnie mówicie, że właśnie już między nami nie ma takiej energii jak kiedyś, że trochę brakuje wam Teddyka? Czekaj, wypuszczę go. Że trochę brakuje wam takiego naszego, nie wiem, pozytywnego nastawienia do życia, trochę właśnie naszych takich wygłupów, takiej naszej prawdziwej twarzy. No i stwierdziłyśmy, że nagramy odcinek, który generalnie trochę będzie nawiązywał do takich naszych pierwszych odcinków, pierwszych lookbooków, które dla was nagrywałyśmy, po to, aby właśnie pokazać wam, że między nami nic się nie zmieniło, że dalej jesteśmy takie, jakie jesteśmy. Po prostu format, który obrałyśmy, trochę się zmienił przez to, że po prostu wydoroślałam, że już nie mam 14, a 19 lat, więc nie miejcie nam tego za złe. No ale tak jak mówiłam przed chwilką, postanowiliśmy taki odcinek nawiązujący do poprzednich lat nagrać. No i dzisiaj, kochani, dzisiaj przedstawiamy wam 5 stylizacji, w których jedna rzecz gra pierwsze skrzypce, główną rolę. Tak, kochani, każda z nas na swój sposób pokazała element garderoby nasz wspólny, ale to nie to, że mamy jedną rzecz i się nią dzielimy. Nie, nie, nie. U nas tak naprawdę bardzo często zdarza się tak, że mamy jedną rzecz w dwóch rozmiarach. Dla córki i dla mamy. Po prostu często podobają nam się te same ubrania i kupujemy je po prostu dla siebie. Dokładnie. Nie przedłużając już, bo wiem, że jesteście spragnieni naszych dobrych humorów i pozytywnej energii, zapraszamy was do zobaczenia dzisiejszego odcinka. Passion.
jak Wam się podobał nasz lookbook staronowy. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, nasyceni, ale jeżeli macie oczywiście pomysły, jeżeli jakoś was ten odcinek zainspirował i macie pomysły na kolejne odcinki, w których mogłybyśmy pokazać nasze prawdziwe twarze, no to kochani, zapraszamy Was do komentowania, z chęcią się gdzieś tam właśnie Waszymi komentarzami zasugerujemy. Wiecie, że my nagrywamy dla Was i jeżeli Wy jesteście niezadowoleni, to nam też jest przykro, także będziemy się starały, żeby nasze odcinki były coraz lepsze i żebyście byli szczęśliwi oglądając nas. Gwoli ścisłości, chodzi o tą kurtkę z jednej ze stylizacji. Niestety, nagrywając te przebitki, Paulina nie miała swojej kurtki, zapomniała jej wziąć z szafy, więc musiałyśmy się moją kurtką podzielić, ale ona naprawdę ma swój egzemplarz w rozmiarze XS, a mama ja w rozmiarze M. Jeżeli nie będziecie nam wierzyć w to, że tą kurtkę posiadam, to nagram Wam na Instastory, że tak. Ale to Was odsyłam na Instagrama. No i tyle, kochani. Tak. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka, komentujcie, bo to jest dla nas bardzo ważne. No i oczywiście subskrybujcie, łapkujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bye.